Zakładając ten kryształ broń, przywitam was miło i serdecznie. To moja karta postaci, jestem kapitan Kramy Bloodborne. W dzisiejszym odcinku plan na dzisiaj jest taki, żeby nie zginąć. Bam! Pozdrowienia od kapitana. Ok, ruszamy. Ktoś mówi, to trafił tu przypadkiem, zabłąkał się, lub dopiero co zaczął swoją przygodę z Bloodborne. Na tym kanale gramy we wszystkie odsłony części Souls. Możesz znaleźć je na mojej playliście. W tej chwili podejmuję się próbie podjęcia wyzwania, podejmuję wyzwanie prawdziwego łowcy. Polega to na tym, żeby przejść Bloodborne nie levelapując i nie ginąc. Jest ciężko. To moja druga próba, moje drugie podejście. I... No chodź. I powiem wam, że miałem moment zwątpienia po tym, jak mnie zjadły te psy w poprzednim odcinku. Znaczy to w poprzednim odcinku, dwa odcinki temu. Ale zobaczymy. Nie ma co się zniechęcać. Mamy nową broń. Topór łowcy, który robi to samo, co robią w kasynie. Robimy spin to win, jak to mówią Amerykanie. Czyli wiruj, kręć się, żeby wygrać. Musisz kręcić, żeby wygrać. Spin to jest kręcić, wirować. Win, wiadomo, wygrywać. Spin to win. Win to spin. Tak jak z ruletką. I kręcąc się tak w kółeczko, mam nadzieję, że uda nam się zrobić to wyzwanie. Nie wiem, czy... Staram się iść powoli, zbierać wszystko. Ale mam coraz większą ochotę po prostu, żeby przebiec zwyczajnie koło tych przeciwników, bo... Tak naprawdę nie potrzebuję większości tych przedmiotów, bo... Nie mogę wsadzić w siebie tych dusz, nie mogę użyć mocniejszych broni, więc nie ma sensu ich podnosić. Co do broni, to miałem takie olśnienie wczoraj. Myślałem sobie, że wybrałem złą klasę troszeczkę, ponieważ nie spojrzałem na grę jak gdyby z perspektywy. Szybko się odsunąć. Z perspektywy jak... Czekajcie, momencik, niech się tutaj... Tak, zachowamy to i... Kapeluśki założymy. Całokształt, żeby... Czekajcie, ten suki syn. Ponieważ ja tu się martwię o tych pierwszych przeciwników, o tych pierwszych... bosiaków, bossów. Au, okej, okay, ciciu. Okej, okay, spokojnie. Spin to win. No nie? Okej. Coś mu się pomyliło. Było blisko. I tajnikiem do walki z tymi olbrzymami jest to, żeby ich nie namierzać. Namierzanie, wiadomo, bardzo ważne, ale ponownie jest tylko narzędziem w naszym arsenale przedmiotów i sztuczek, z którymi zmagamy się z naszymi wrogami. Come on. Więc wiadomo, nie każde narzędzie nadaje się do każdej pracy. Czasami wystarczy zmienić. Inaczej dobrać swój stan swoich przyborów, z którymi zamierzamy się posługiwać i wtedy już może zupełnie łatwo, powiedział nawet, że z górki. Thank you.
Okej. Więc mówiłem, o czym mówiłem? Że muszę spojrzeć na to wyzwanie, całokształt tego wyzwania. Jeżeli miałoby mi się to udać, przejść ten pierwszy etap, zabić tych pierwszych bossów, to później muszę... Ach, ten widok. Ten widok. Jest grafa. Jest grafa, powiem wam. Co by nie mówić. O PS4. Chłopaki dopieścili. Mówiłem... O czym mówiłem? O broni. Nie lubię nagrywać na żywo, lubię wolę, znaczy na żywo. To jak gram tutaj z marszu. Postaram się skupić na grze. A chcę z wami też porozmawiać o czymś sensownym. Okej, po cichutku teraz. Więc muszę spojrzeć na cały cel gry i na innych bossów, z którym czuć nam walczyć. Na przykład na Rom, tą pajęczycę. Na nią najlepsze oczywiście jest broń błyskawiczna. Znaczy broń z błyskawicą. Możemy posmarować... w sumie możemy go załatwić. Możemy posmarować broń papierem lub też, co bardziej mi się podoba, zdobyć grom. Tanitrus. Tą broń, wiecie, tą taką zapałkę z piorunem. Ale mnie nie trafił, nie wiem jak on to zrobił, ale mnie nie trafił. Patrzcie, złamałem mu nogę. I nie może stać teraz. Kiedy zadałem się odpowiednio dużo obrażeń, to łamie mu się kończyna. Czekajcie. Przeładujemy grę i dopadniemy ten wędrujący koszmar. Gdybyście kiedyś przeoczyli lub który wam uciekł, wystarczy przeładować to, jak ja to zrobiłem. Wejść ponownie do gry i możecie go zabić. To moja postać. Ponownie, bez sztuczek. Wiem, że jeden z moich widzów mówił, że jaki byłby sens oszukiwać. No nie byłoby sensu, ale ktoś mógł zawsze zarzucić, przyczepić się, że nie wiem, coś wycinam, skipuję, level upuję, jak nie widzicie. I żeby nie było. Okej, mamy. Możemy teraz iść do miejsca mojej ostatniej porażki. Tym razem zagramy to ostrożniej. To była głupia śmierć, ale... Także moja postać, obecna postać, nie może używać Tanitrusu, troszeczkę ból. No nie wiem, zobaczymy. Spróbujemy nacierać broń tym papierem. Ale myślę, że następna moja... Gdybym miał grać następną postacią, gdybym zginął... A nie wiem, a nie uśmiecha mi się ta... To będzie moja chyba ostatnia próba. Zobaczymy, ile mi się uda ugrać. Chciałbym w ogóle gdzieś... No nie wiem, chciałbym, żeby mi dobrze poszło. Okej. No to jedziemy. Na ognisko. Mamy cię, chłopcze. Coś jeszcze? Okay. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. U mnie niewiele nic za wiele nowego się nie zdarzyło, nie przytrafiło. Wziąłem z pracy w sumie dzisiaj. Ciężko dzisiaj było. Oj, ciężko, ale pomyślałem, że nagram też, bo weekend pracuję, więc nie będę miał kiedy nagrać. Chcę przysiąść, więc nagram coś dzisiaj. Okej, okay. Get ready. Okej. Okay.
Idziemy do Alfreda. Alfred trochę mojego szefa mi przypomina. Też zawsze lubi takim słodkim pierdzeniem mi przekazać jakąś kurna słodką wiadomość, że czeka mnie jakieś gówno w pracy kolejne. Okej, dobra. Dobra, możemy iść. Nie wiem, czy będę przywoływał? Chyba nie będę przywoływał Alfreda, nie wiem. Właśnie Bloodstarved Beast. Stary Adam. Będzie ciekawie. Nie ginąc. Okej, idziemy. Gdzie jest mój piecho? Mój piesek gdzieś tu czeka na mnie. Chodź piesku, na polowanko. A ty? Polowanie rusza pies swoim panem. Zwraca już z niego tylko pan. No chodź, ja mam czas. Czuję, że przeszliśmy pewien etap. Ale czeka nas jeszcze. Czekają nas większe wyzwania. Czekają nas takie wyzwania, że aż. Że aż mi ciężko grać. Dobra. Mamy antidotum gotowe. Tu w Jarnym nie ma żartów. Trzeba mieć antidotum pod ręką. Z naszym zdrowiem, z naszą obroną. Moment, jak będziemy otruci. Bez żadnych rezistów. Przejdziemy się do snu. Wiecie co? Może skończymy. Może zrobimy przerwę. W sumie, która godzina? Jeszcze by też to zrenderować i dzisiaj wam wrzucić. Ciężko. Dobra. Będziemy kończyć. Zrobimy jakieś małe zakupy i wiecie co będziemy kończyć. A znowu ludzie pomyślą. O, wideo tylko 13 minut, znowu go zabili. To ten cienia z frajer dał się zabić. No będzie ciężko, kochani. Nie będzie łatwo. Co tu chciałem? W sumie możemy nas już wybijać tą, jak ona się nazywa, naszą włócznię tam. Będziemy potrzebować jakiejś dobrej broni kłutej. Nasz topór może kłuć, może dziobnąć, ale to jest jako taki alternatywny, nie za dobry atak. Możemy to... Dobra. Każdy punkt się liczy, kochani. To był właśnie nasz level up. Ten kryształ w broń to był nasz... auć. To był nasz level up. Innego nie mamy. Trzy obrażenia. Topór wygrywa. Gdybyście nie wiedzieli, to można trójkątem zmieniać staty. Tak, żebyście nie musieli wychodzić do menu, do ekwipunku, żeby obejrzeć broń. Gdybyście nie wiedzieli, taki mały tip kapitański. Gdybyście chcieli porównać sobie. Dobra. To co? Gdzie jeszcze tutaj skoczę? Małe zakupki. Bo 6 koła jeszcze mam, coś można wykupić. Wydać te dusze. Nie chcę zginąć z pełnym tutaj portfelem dusz, znaczy tej krwi, jak wiecie o co chodzi. Jak i tak nie mogę nic tworzyć w siebie. To jest mój level up. To jest mój level up. Przed chwilą o czymś śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Dobra, moi kochani, a da mi to na tyle. Włączam się. Do zobaczenia. Wpadnijcie po kolejny odcinek, będziemy szli do Starego Jarnu. Kapitan odmeldowuje się. Komentarze, subskrypcje, łapki w górę w dół, mile widziane. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.